W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. W sercu Wielkiego Postu upływa miesiąc marzec, poświęcony szczególniejszej czci świętego Józefa. Wczoraj, 19 marca, obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna Kościoła Świętego. Pismo Święte mówi o świętym Józefie w Ewangelii świętego Mateusza i Ewangelii świętego Łukasza, zasadniczo w tych fragmentach, które przedstawiają lata dziecięce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. W zakończeniu genealogii zapisanej w Ewangelii świętego Mateusza czytamy: Matan zaś zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, którego nazywają Chrystusem. Z narodzeniem zaś Chrystusa tak było, gdy była poślubiona matka jego Maryja i Józefowi, pierwej nim się zeszli, znaleziona jest jako mająca w żywocie z Ducha Świętego. Józef zaś, mąż jej, będąc sprawiedliwy i nie chcąc jej zniesławiać, chciał ją potajemnie opuścić. Gdy zaś o tym myślał, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swej, albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest. Porodzi zaś syna i nazwiesz imię Jego Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. To wszystko zaś się stało, aby się wypełniło, co jest powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: oto Panna będzie mieć w żywocie i porodzi syna i nazwie imię Jego Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Józef zaś, wstawszy ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. I nie poznawał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. Postać świętego Józefa ukazana jest przez świętego Mateusza w scenie ucieczki do Egiptu, kiedy król Herod kazał wymordować małych chłopców z obawy przed zapowiadanym Mesjaszem. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem, bo stanie się, że Herod będzie szukał dziecięcia, żeby je zatracić. A on, wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co było powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mojego. Gdy zaś Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, co czyhali na życie dziecięcia. A on, wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Usłyszawszy zaś, że Archelaus królował w Judei w miejsce Heroda, ojca swego, bał się tam iść.
a napomniany we śnie ustąpił w strony galilejskie i przyszedłszy osiadł w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że nazwany będzie Nazarejczykiem. Święty Mateusz wspomina także o sceptycznym przyjęciu Pana Jezusa w Nazarecie, kiedy to potraktowano Go jako po prostu prostego syna rzemieślnika, kiedy już pełnił swoją publiczną misję. I przyszedłszy do ojczyzny swojej, nauczał ich w synagogach ich, także się zdumiewali i mówili, skądże temu ta mądrość i cuda? Czyż ten nie jest synem rzemieślnika? Postać świętego Józefa ukazuje także ewangelista święty Łukasz. I stało się w owe dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat. Ten pierwszy spis dokonany został przez namiestnika Syrii, Cyryna. Szli wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do miasta swego. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, dlatego że był z domu i z pokolenia Dawidowego, aby dać się zapisać z Maryją poślubioną sobie małżonką brzemienną. I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła i porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Po narodzeniu Jezusa Chrystusa także widzimy świętego Józefa. I stało się, gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego, pójdźmy aż do Betlejem, a oglądajmy to słowo, które się stało, które nam Pan oznajmił. I przyszli z pośpiechem i znaleźli Maryję i Józefa i dzieciątko położone w żłobie. Następnie święty Józef wraz z Maryją przynosi dziecię Jezus do świątyni. Scena ofiarowania. A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je stawić przed Panem. Jak napisane jest w zakonie pańskim, że wszelki pierworodny płód męski świętym Panu nazwany będzie. I żeby złożyć na ofiarę, według tego co powiedziane jest w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołębie. I oto był w Jeruzalem człowiek, któremu imię było Symeon, a człowiek ten sprawiedliwy i bogobojny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim. I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, dopóki by wpierw nie ujrzał Chrystusa Pańskiego. I przyszedł w duchu do świątyni, a gdy wnosili dzieciątko Jezus, rodzice Jego, aby z Nim postąpić według zwyczaju zakonu, On też wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga, mówiąc, teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju według słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje i które zgotowałeś przed obliczem wszystkich narodów, światłość na objawienie pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Skoro wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do Nazaret, miasta swego. Jest opisane i wydarzenie znalezienia Jezusa w świątyni.
a rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy. A gdy już miał lat 12, gdy oni poszli do Jeruzalem według zwyczaju Dnia Świętego i kiedy wypełniwszy dni wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, a nie zauważyli rodzice Jego. Mniemając zaś, że On jest w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. A nie znalazłszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając Go. I stało się po trzech dniach, znaleźli Go w świątyni, siedzącego w pośrodku doktorów, słuchającego i pytającego ich. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i odpowiedziami Jego. A ujrzawszy Go, zdziwili się. I rzekła doń matka Jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Cię. I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był? A oni nie zrozumieli słowa, które im powiedział. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. A Jezus pomnażał się w mądrości i w latach i w łasce u Boga i u ludzi. O rozpoczęciu publicznej działalności Pana Jezusa pisze święty Łukasz. Sam zaś Jezus, rozpoczynając, był w latach około 30, jak mniemano, syn Józefa. Te są wzmianki o świętym Józefie w Piśmie Świętym, w Ewangelii świętego Mateusza i w Ewangelii świętego Łukasza. Nie ma tu przytoczonego ani jednego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa. Jest mowa o wierze świętego Józefa, o jego posłuszeństwie Bożym rozkazom, o jego trosce o Boże dziecię i o Maryję. Jest mowa o jego odwadze w realizacji Bożego planu, który Bóg mu objawia. Święty Józef, przybrany ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun świętej rodziny, był najbliżej wielkich tajemnic naszego zbawienia. Najbliżej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, tajemnicy Bożego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, tajemnicy zbawienia rodzaju ludzkiego. Święty Józef jest mężem sprawiedliwym, vir justus. Święty Józef jest mężem wielkiej wiary. Odznaczał się wielką wiarą. Wierzył w Boga i wierzył Bogu i wierzył we wszystko, co Bóg objawił. Prawowity papież, święty Pius X, naucza w katechizmie, czym jest wiara. Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, którą Bóg wlewa w nasze dusze i mocą której, opierając się na autorytecie Boga samego, wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił i co podaje do wierzenia za pośrednictwem swego Kościoła. A wyjaśniając 12 artykułów wyznania wiary, credo,
Święty papież naucza, co znaczy słowo wierzę, od którego rozpoczynamy wyznanie wiary. Słowo wierzę znaczy, że przyjmuję za doskonałą prawdę to wszystko, co jest zawarte w tych 12 artykułach. Wierzę w te prawdy o wiele mocniej, niż gdybym je widział na własne oczy, gdyż Bóg, który ani nie może się mylić, ani nie może w błąd wprowadzać, objawił je świętemu Kościołowi katolickiemu, a nam za pośrednictwem Kościoła. Czy jesteśmy pewni tych prawd, których Kościół nas naucza? Jesteśmy pewni tych prawd, których Kościół nas naucza, gdyż Jezus Chrystus obiecał, że Kościół nigdy nie popadnie w błędy. Wskutek jakiego grzechu traci się wiarę? Wiarę traci się przez zaprzeczanie lub dobrowolne poddawanie w wątpliwość choćby jednego z artykułów wiary, które są podane do wierzenia. Jak odzyskać utraconą wiarę? Utraconą wiarę można odzyskać przez żal za grzech popełniony przeciwko wierze i przez ponowne przyjęcie całego depozytu wiary podawanego przez Kościół. Drodzy wierni, okoliczności są trudne i złożone. Są struktury świata wielorakie i współzależne. Pisze święty Jan Apostoł, cały świat w złym jest pogrążony. I są struktury kościelne od ponad 50 lat będące miejscem krzewienia nowej religii, obiektywnie różniącej się od wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, krzewił niezmiennie i nieomylnie przez wieki. Bądźmy jednak precyzyjni. W kilkudziesięciu ostatnich latach to nie Kościół katolicki zbłądził. To nie Kościół katolicki podaje nową doktrynę. To nie Kościół katolicki krzewi nową religię. Przywołajmy adekwatne w tych okolicznościach słowa apostoła narodów, świętego Pawła. Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej Ewangelii, a ona nie jest inna, są tylko niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy, tak i teraz znowu mówię, jeśli by wam kto opowiadał Ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty. Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeśli bym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa.
w aktualnych czasach dominacji nowej religii, krzewionej oficjalnie w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, możliwe jest poznanie wiary katolickiej i dochowanie jej wierności. Możliwe jest poznanie wiary katolickiej, katolickiego depozytu wiary, depositum fidei, objawienia Bożego, którego źródłami są Pismo Święte i tradycja, rozumiane i interpretowane nieomylnie przez wieki, przez prawowity urząd nauczycielski Kościoła katolickiego. Tę wiarę, katolicką wiarę, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie, poznamy, czytając codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Jak widzimy na przykładzie świętego Józefa, wiara prowadzi do Boga, do słuchania Boga, do posłuszeństwa Bogu, do odważnego wypełniania poznanej woli Bożej, do zbawienia wiecznego. Jeśli dzisiaj pytamy, gdzie jest Kościół, daje nam odpowiedź święty Hieronim, doktor Kościoła: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół katolicki i o wiarę katolicką. Drodzy wierni, sprawa jest najwyższej wagi i powagi, bowiem od wyznawania katolickiej wiary zależy nasze zbawienie. Wyznawanie nowej religii prowadzi do potępienia wiecznego. Wyznawanie wiary katolickiej prowadzi do zbawienia. Raz jeszcze przywołajmy słowa wyznania wiary świętego Atanazego. Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut tenet catholicam fidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary, której, jeśli by kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki. Prośmy dzisiaj świętego Józefa, wielkiego męża wiary, o łaskę wielkiej, niewzruszonej wiary, aby wiara prowadziła nas do Boga, do słuchania Boga, do posłuszeństwa Bogu, do odważnego wypełniania poznanej woli Bożej, do zbawienia wiecznego. I módlmy się do świętego Józefa z pełnym zaufaniem, codziennie, jak nas serdecznie zachęca wielka czcicielka świętego Józefa,
święta Teresa z Awini. Pisze święta mistyczka: nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie. Temu zaś chwalebnemu świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu Ojcu, który miał prawo mu rozkazywać, tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek On go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się Jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy. Drodzy wierni, bądźmy gorliwymi czcicielami świętego Józefa. Miejmy w naszym domu obraz lub figurę świętego Józefa. Czcijmy świętego Józefa, naśladujmy świętego Józefa i módlmy się, odmawiajmy codziennie litanię do świętego Józefa oraz modlitwę do świętego Józefa po różańcu. Módlmy się nade wszystko o łaskę wiary, żywej, mocnej, niewzruszonej. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, bliższa i dalsza. Bez względu na to, jak okoliczności wokół nas komplikować się będą, módlmy się wytrwale, tak jak modlimy się w tym miesiącu, o powszechny powrót ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. I módlmy się we wszystkich ważnych dla nas i dla naszych bliźnich intencjach. Ksiądz Mrowiński, jezuita, w książeczce Miesiąc Marzec, którą czytamy w tym miesiącu, zachęca nas słowem serdecznym. Przyłącz, bracie miły, do modlitw czcicieli świętego Józefa i swoje modlitwy, a bądź przekonanym, że jeżeli ty ze serca czcić go będziesz, on przyczyną swoją błogosławieństwo i obfite łaski wypraszać ci będzie. Józef fidelissime, ora pro nobis. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.